pierwsza porażka. Przeważaliście przez całe spotkanie. Jedna akcja wykorzystana przez Termalik. Szkoda. Myślę, że przespaliśmy te pierwsze 20 minut i to się odbiło. Później staraliśmy się stwarzać jakieś sytuacje. No nic, dzisiaj czegoś brakło z przodu i myślę, że to zadecydowało, bo sytuacje były, tylko gdzieś tam to ostatnie podanie znów szwankowało. No tak, troszkę nieuwagi, można powiedzieć błąd zbiorowy w linii obronnej. Popełniliśmy błąd w kryciu i no i niestety oni wykorzystali tę sytuację. No, pierwsza porażka boli, ale no musimy patrzeć do przodu. Wiadomo, że ten mecz nie udał się tak jak powinien, nie poszedł tak jak powinien i musimy jak najszybciej wyciągnąć wnioski i się przygotowywać na kolejne spotkania. Co powiedział wam trener w szatni w przerwie? Że na pewno musimy zacząć w końcu grać swoje i z większą determinacją, z większą agresywnością. No wydaje mi się, że druga połowa była totalnie inna z naszej strony. Stwarzaliśmy sobie sytuację, no niestety nie udało się wyrównać. Później Termalika broniła się większą częścią drużyny, przerzucała ciężar gry do przodu długimi piłkami i druga połowa już była taka nieskładna też z naszej strony i no niestety nie udało się. Nie, no powiedział parę mocnych słów, że nie możemy tak grać, no i miał rację. Ja się tutaj z nim zgodzę, no tak jak mówię, te pierwsze 20-25 minut przespaliśmy. Jeśli myślimy o awansie, to musimy grać lepiej. No właśnie, wyglądaliście całkiem inaczej niż te ostatnie mecze. Czego brakowało? Nie mam pojęcia. Myślę, że tutaj każdy się dobrze czuł. Gdzieś brak koncentracji, myślę, w pierwszych 20 minutach to spowodowało, że przegraliśmy. Nie, no ciężko mi powiedzieć teraz. Uważam, że my po prostu musimy się skupiać i zbierać punkty. Przyjechaliśmy tutaj po wygraną, nie udało się. Teraz my myślimy o kolejnym spotkaniu, żeby w kolejnym spotkaniu zdobyć 3 punkty i tak już do końca. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na ogłoszonej konferencji prasowej. Termalikiem w Gładzie Zbyt jest o słowa komentarza prosimy najpierw o kilku. Przede wszystkim chciałbym pogratulować 3 punktów gospodarzom. Ja myślę, że dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim był mecz walki, gdzie obydwa zespoły bardzo chciały, ale myślę, że zarówno jeden, ani drugi zespół nie tworzyły tak zwanych klarownych sytuacji podbramkowych. Było dużo takich momentów do 20 metra. W polu karnym brakowało celności. Już teraz w tej chwili mówię jak gdyby o moim zespole, tak? Szczególnie w drugiej połowie stworzyliśmy na początku drugiej połowy i pod koniec dwie takie trzy dobre sytuacje, powiedzmy pośrednie, gdzie staraliśmy się zagrać piłkę prostopadą, niestety albo brakowało przyjęcia dobrego piłki, albo gdzieś piłka powiedzmy była lekko za mocno zagrana, także żeby dzisiaj wygrać takie spotkanie w Niecieczy na pewno trzeba grać dużo lepiej, a wiem, że stać nas na dużo lepszą grę, także przegrywamy pierwszy mecz na poziomie pierwszej ligi, w tej chwili wracamy do domu. Musimy wyciągnąć wnioski i mam nadzieję, że ta porażka zmotywuje nas do jeszcze cięższej pracy i będą z tego owoce w postaci punktów w następnych spotkaniach.